Witam wszystkich na kanale Historia Zwyczajna. Klasycznie już moim gościem jest pan Piotr Zychowicz, którego nikomu nie trzeba przedstawiać, a powiem tylko tyle, że napisał on już jakiś czas temu znakomitą książkę Wołyń zdradzony, o której dzisiaj będziemy debatować. Dzień dobry panu serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za dobre słowa, dziękuję za zaproszenie, witam pana i wszystkich oglądających. Na początku jeszcze krótki komunikat, oczywiście klasycznie przypominam o zasubskrybowaniu kanału, zostawieniu łapki w górę, także różnego rodzaju komentarzach i oczywiście zachęcam do zobaczenia na kanał pana Piotra, ponieważ treści tam pojawiające się regularnie, praktycznie co tydzień, no naprawdę przyprawiają o zawrót głowy. A nie przedłużając, jesteśmy w lutym 43 roku, no i dochodzi do pierwszych informacji, pierwsze informacje pojawiają się o tym, że na Wołyniu i na Galicji dochodzi do mordów czy też różnego rodzaju przemocy na ludności polskiej. No i takie informacje zapewne trafiają do Komendy Głównej Armii Krajowej, a jak nie tam, no to do różnych jej struktur. No i jaka była reakcja polskiego podziemia na takie informacje, na takie pogłoski? Do kosza. Najgorzej, co można było zrobić. Oczywiście, tak, ale wie pan, to pan wymienił luty 43 roku, ponieważ to jest pierwsza zbrodnia taka duża, masowa na Polakach, to jest miejscowość Parośla, zbrodnia w Parośli, o, to się tak określa, przepraszam. Tam doszło do naprawdę wielkiej masakry, to znaczy UPowcy weszli do wsi polskiej, przedstawili się jako sowieccy partyzanci, potem powiązali sznurami Polaków, ułożyli ich na podłodze, na podłogach właściwie w chałupach, a następnie porąbali siekierami. No, przeżyła między innymi dwójka małych dzieci. Ja w swojej książce Wołyń zdradzony, o, przy okazji Państwu ją zaprezentuję, przedstawiam fragmenty tych relacji. No, makabra kompletnie, tam obuch siekiery się tam omsknął na czaszce. O rany, ale to jest tak, to jest luty 43, to jest ta pierwsza zbrodnia, ale przecież to nie jest pierwszy raport, który dociera do Komendy Głównej Armii Krajowej, czy w ogóle do kierownictwa Polskiego Państwa Podziemnego, dotyczący narastających antypolskich, bardzo groźnych nastrojów na Wołyniu. Te raporty zaczęły napływać już no, pewnie z pół roku wcześniej, bardzo dużo już tego jest w dokumentach zachowanych, też cytowanych przeze mnie z jesieni 42 roku. No i to było mniej więcej w ten sposób, że narastała polska społeczność Wołynia. Pamiętajmy, że to jest tam kilkanaście procent mieszkańców. To był, Wołyń był w przytłaczającej, zdecydowanej większości zamieszkany przez Ukraińców. No narasta taka atmosfera grozy. Chodzą nocami grupy, płoną pochodnie, śpiewają, że wyrzezamy lachów i tak dalej, i tak dalej. Potem zaczynają już w 1942 roku ginąć pierwsi przedstawiciele polskich elit miejscowych, nie wiem, społecznicy, księża. To Smarzowski dobrze pokazał w filmie, że tam księdza wyłowili z wody, z sadzawki jakiegoś utopionego. Polski i coraz więcej raportów napływa do Warszawy, do Komendy Głównej AK. Słuchajcie, tutaj grozi nam eksterminacja, zbierają się na nas, chcą nas wyrżnąć, tutaj tych Polaków na Wołyniu, róbcie coś, ratujcie nas. Jest nawet znany raport, ten oficer nazywał się Żagiew, z tego co pamiętam, on zinfiltrował nawet UPA, dostał się do środka, wysłał taki raport, który dotarł nawet do Londynu, tego Grzegorz Motyka często cytuje ten raport, gdzie są słowa po prostu jednego z przywódców polowych UPA, który mówi, że zrobimy z Polakami to, co Hitler zrobił z Żydami, czyli rozwiążemy tę sprawę w sposób eksterminacyjny. Na początkowych kartkach pańskiej książki możemy przeczytać pewien słynny już cytat z raportu jednego z po prostu oddziałów, który dotarł do Komendy Głównej Armii Krajowej, który brzmi: polskie władze tylko wtedy interesują się mordowaniem Polaków, kiedy mordercami są Niemcy. No i tak jak pan powiedział, raport trafił do kosza, no i tak naprawdę bardzo dobrze to pokazuje, jaki stosunek był Komendy Głównej Armii Krajowej, która patrzyła na Wołyń poprzez pryzmat tego, co się działo w generalnej guberni, a sytuacja była zgoła inna, żeby nie powiedzieć diametralnie. I tak naprawdę na przestrzeni dziejów wielokrotnie na Wołyniu się ta sytuacja zmieniała, a Komenda Główna Armii Krajowej żyła cały czas w przeświadczeniu, że Polacy są tam bezpieczni, że tak naprawdę nie ma prawa dojść do żadnej jakiejś masowej zbrodni.
No tak, wie pan, to ta brak elastyczności tych ludzi kompletnie zdumiewa. To znaczy Polska to był wtedy olbrzymi kraj, jest, ale nie tak duży jak wtedy oczywiście. Natomiast mówiąc poważnie, znaczy sytuacja była zupełnie inna w Poznaniu, inna była sytuacja w Warszawie, inna była sytuacja w Krakowie, inna była sytuacja w Wilnie, diametralnie inna była na Wołyniu. I teraz Komenda Główna Armii Krajowej, oni na początku, jak pan wie, tam jeszcze trzymali się do 1941 roku tej teorii dwóch wrogów, ale przecież wiadomo o tym, że to tylko było w teorii. No ale po 1941 roku, kiedy Sikorski podpisał pakt ze Stalinem pod naciskiem Brytyjczyków, no oczywiście to wyparowało i po prostu trzeba powiedzieć wprost, ZWZ, potem Armia Krajowa, to była organizacja antyniemiecka. A jak wiem, nie była całkowicie i tylko i wyłącznie jedyną polską racją stanu we wszystkich miejscach okupowanej Polski, bo były zupełnie inne zagrożenia, na przykład na Wileńszczyźnie czy na Nowogródczyźnie, gdzie wrogiem numer jeden była sowiecka partyzantka, prawda? I gdzie dochodziło właściwie do wielu takich lokalnych paktów między Armią Krajową, lokalną Armią Krajową, a Niemcami, no ale zupełnie inne zagrożenia były na Wołyniu, gdzie głównym wrogiem dla tamtejszych Polaków była UPA oczywiście, a nie Niemcy. I to było coś, co po prostu, co zdumiewa, no, że panowie z Armii Krajowej, z Komendy Głównej nie potrafili tego zaakceptować. To wynika, wie pan, z kilku powodów. Po pierwsze, no to właśnie taka kostyczność myślenia tych ludzi. Po drugie, absolutne lekceważenie ukraińskich nacjonalistów, prawda, to widać bardzo mocno, w ogóle Ukraińców. W tych dokumentach można odnieść, wie pan, wrażenie, że oni uważali, że Wołyń to jest nie tylko jakiś taki, wie pan, trzeci świat trochę polski, ale w ogóle taka sen na rubież, gdzie, wie pan, są jakieś żurawie się przechadzają, senni ruscy, skrobiący się po głowie chłopi, prawda, którzy tam by nie skrzywdzili muchy nawet. W ogóle nie doceniano tej narastania tej ekstremistycznej ideologii, jaką był nacjonalizm ukraiński. No i to jest jakby, to są takie powody psychologiczne, no ale przede wszystkim, wie pan, i to jest katastrofa, że zgubna okazała się ta koncepcja szalona kompletnie powstania powszechnego. Bo no nie chcę już tutaj, wie pan, przedłużać tej swojej wypowiedzi zbyt, ale powiem bardzo krótko, o co chodzi. Powstanie powszechne oni zakładali, te plany były kompletnie oderwane od rzeczywistości. To można poczytać w literaturze przedmiotu, chociażby ostatnio w książce profesora Sowy. No krótko mówiąc, powstanie miało toczyć się na bazie, czyli tam Warszawa, Kielce, no, środek generalnego gubernatorstwa. Natomiast te tereny na wschodzie to miała być osłona. I panowie z Komendy Głównej, snując swoje oderwane od rzeczywistości plany, widzieli to w ten sposób, że kiedy baza będzie walczyć z Niemcami, to osłona będzie tylko i wyłącznie potrzebna do tego, żeby przecinać linie komunikacyjne, którymi Niemcy z frontu wschodniego mogliby przerzucać jakieś posiłki do walki z powstaniem. I dlatego nie stworzono w ogóle żadnych oddziałów partyzanckich na Wołyniu, żadnych, tylko tworzono takie mini grupki, tam wie pan, ewentualnie, że tam będą wysadzali tory, ale też nie teraz, tylko pod koniec wojny. Więc to wszystko było w powijakach. Okręg ZWZ, czy tam AK, Wołyń to jest najpóźniej stworzony okręg całej Armii Krajowej, polskiego podziemia. W momencie, kiedy zaczynają, w efekcie, wie pan, mimo że są te raporty, o których pan mówił na początku, słuchajcie, róbcie coś, organizujcie się, ratujcie nas, przysyłajcie nam broń, dajcie nam ludzi, bo to są te dramatyczne raporty, bo nas tu wszystkich wyrżną. To oni, wie pan, powolutku, nie ma pośpiechu, powstanie powszechne będzie dopiero pod koniec wojny, nic nie ma co. I w momencie, kiedy zaczynają się, wie pan, te rzezie, to Armia Krajowa na miejscu jest kompletnie w powijakach. Ukraińskie podziemie wyprzedziło polskie podziemie wielokrotnie, jest znacznie silniejsze, świetnie zorganizowane, a nasi dopiero, wie pan, łapią się za głowę, jak to często bywa, mówią, o kurczę, musimy improwizować, musimy coś robić, nie? No i gdybym mógł tak powiedzieć krótko, no to dramat polega na tym, że było piekielnie za późno i w momencie, kiedy dopiero z potwornym ociąganiem tam oni się zebrali do jakichkolwiek działań, no to już te trupy szły po prostu w tysiące. Polakom też zwykło się mówić, że jako naród w takich tragicznych chwilach potrafimy się zebrać do kupy i wszyscy jednomyślnie jakby podejmować decyzje w imię jakiejś tam polskiej racji stanu,
A Wołyń jest klasycznym przykładem tego, że tak naprawdę to przysłowie nie ma sensu, dlatego że doszło do konfliktu między Kazimierzem Banachem a Kazimierzem Bomińskim, którzy wzajemnie obrzucali się różnego rodzaju zarzutami o to, że jeden przeciąga jakieś tam pertraktacje bezsensowne, drugi tam wierzy w po prostu możliwość dogadania się z UPA, a tak naprawdę w tym momencie zamiast właśnie zebrać się do tej przysłowiowej kupy i zacząć walczyć, jakieś struktury realne tworzyć, to Polacy sami ze sobą zaczęli walczyć i tego takim przykładem może być to, co się stało w przededniu Krwawej Niedzieli, czyli wysłanie polskiego oficera na rozmowy z Ukraińcami, gdzie według niektórych relacji został on po prostu rozerwany przez konie. No tak, to już był taki, wie pan, to już był taki akt kompletnej rozpaczy, ale to chcę panu powiedzieć w ogóle i oglądającym nas widzom, że wie pan, historia, której my się uczymy w taki powierzchowny sposób w szkole, mniej więcej ma się tak do prawdziwej historii jak noc do dnia. Zupełnie coś innego. Ja też oczywiście wyniosłem, wie pan, tego typu przekonanie, że to polskie państwo podziemne, że tam byli super patrioci, którzy wszyscy działali w jednym celu dla dobra Rzeczypospolitej. I pamiętam, że jak zacząłem studia historyczne, byłem wtedy no mniej więcej w pańskim wieku i zrobiłem swoją pierwszą kwerendę w zakładzie historii ruchu ludowego, gdzie jest spory zasób dokumentacji, która szła z kraju do Londynu, z Londynu do kraju. Wie pan, tam teczki Sikorskiego, Sosnkowskiego, Kota i tak dalej, i tak dalej. Wie pan co? I tam olbrzymia część tego zasobu archiwalnego to było tak, kto ukradł pieniądze, gdzie zaginęły pieniądze, które szły, wie pan, z Paryża czy potem z Londynu do kraju, spory personalne, dzikie awantury, donosy, skargi. Niech pan pamięta o tym, a propos Polaków, że się świetnie jednoczą, że Sikorski pierwszą rzecz, co zrobił, jak objął władzę, zaczął się mścić na sanatorach i założył te tak zwane obozy internowania na Wyspie Węży, prawda, Biód, i pozamykał tam sanatorów, oficerów sanacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Ma pan po prostu dzikie spory wcześniej między Piłsudczykami a NDK-ami, potem Sikorszczykami a sanatorami. No i Wołyń nie był tutaj żadną, wie pan, no nie był wyjątkiem. Mam wrażenie, że no niestety, nie wiem, czy jest cecha narodowa, ta kłótliwość potworna i te spory wewnętrzne, ale tak, no panowie Banach, czyli szef delegatury rządu na Wołyń i pułkownik Bombiński, dowódca Armii Krajowej, czyli tych struktur wojskowych na Wołyniu, nienawidzili się, awanturowali, zwalczali, podrzucali sobie różne świnie, donosy na siebie nawzajem pisali, no i wyżywały się te dwie organizacje, wie pan, a niech pan pamięta, tych Polaków jest naprawdę tam bardzo mało, bo niech pan jeszcze weźmie pod uwagę, że wcześniej były wielkie wywózki z tamtego terenu, sowieckie, więc tych aktywnych Polaków, patriotycznie nastawionych Polaków na tym terenie zostało bardzo niewielu. Jeszcze tą niewielką grupę, która stanowi ten potencjalną kadrę dla polskiego podziemia, rozdziera naprawdę ostry wewnętrzny konflikt. Nie? No i to jest oczywiście kolejny powód, dla którego ta pomoc była spóźniona, niewielka i to odwołam się do popularnej kultury, to znaczy filmu Wojciecha Smarzowskiego Wołyń, który uważam za świetny, i tam jest ta scena, kiedy ta tytułowa, nasza główna bohaterka, kiedy jej, pamięta pan, ona ma takiego jakby chłopaka, takiego, ktoś nie opiekuje, chłopak z Armii Krajowej, i on w przededniu rzezi, w przededniu wymordowania tej wsi, idzie tam ze swoimi kolegami tam wykonywać jakieś kolejne wariackie zadanie od Armii Krajowej, i ona podbiega do niego i mówi, co z was za podziemna armia, która chce walczyć z Niemcami, a nie potrafi uchronić bab i dzieci przed chłopami uzbrojonymi w cepy i kos. Wie pan, bo paradoks polega na tym, że gdyby tych naszych nieszczęsnych rodaków na Wołyniu Ukraińcy rozjechali czołgami, no to dzisiaj nasza rozmowa była bezprzedmiotowa, prawda? No bo siła, przewaga byłaby kolosalna, ale proszę pamiętać, że te formacje banderowskie, które dokonywały tych rzezi, rozmawiamy dzisiaj pewnie w rocznicę Krwawej Niedzieli, czyli lipiec 1943 roku,
No to co to były? No to było rzeczywiście trochę broni palnej, ale w dużej mierze to były takie fale siekierników, czyli tych mobilizowanych chłopów z pobliskich wsi. Rzeczywiście oni tam, tym narzędziem mordów była po prostu siekiera, cep, widły, kij, drąg i tak dalej, i tak dalej. I teraz, niech pan też zwróci uwagę, że nie był to przeciwnik, który na pewno leżał poza zasięgiem Armii Krajowej, prawda? I w ogóle ta cała historia pokazuje, jak niesamowicie zmitologizowane jest polskie państwo podziemne i w ogóle polska historia, prawda? No bo proszę zwrócić uwagę, z jednej strony ma pan taką narrację triumfalistyczną. Najsilniejsza podziemna struktura w całej świecie, prawda, okupowanej Europy. Co jest nieprawdą, bo ci partyzanci jugosłowiańscy Tito byli znacznie liczniejsi i silniejsi. Ale to nie ma znaczenia. Więc jesteśmy silni, potężni, stworzyliśmy potężną organizację, nie? A potem nagle przestawia pan stronę, wie pan, tego w cudzysłowie podręcznika tak zwanej, jak to się nazywa w tym żargonie, polityki historycznej, tak, czyli propagandy. No i tutaj nagle co się okazuje? Przez wiele, wiele miesięcy jakieś bandy uzbrojone w cepy i siekiery hasają sobie po jednym województwie Rzeczypospolitej Polskiej i wyrzynają kilkadziesiąt tysięcy Polaków, tak? No to albo jesteśmy super potężni, silni i stworzyliśmy unikalną organizację i wtedy nikt nam nie jest w stanie podskoczyć i bronimy swojej substancji narodowej, albo jesteśmy słabiakami, prawda? Których można sobie po prostu na naszym własnym terytorium w ten sposób traktować i wyrzynać. No. I niestety tak w ogóle historia Armii Krajowej to historia słabości. Proszę zwrócić uwagę, że wszystko, co oni dużego robili, to przegrali. Nie? Na tym to polega. Ten triumfalizm jest zupełnie nieuzasadniony, bo Wołyń kompletnie to jest ich klęska. Akcja Burza to jest kompromitacja, prawda? I katastrofa. No i wreszcie największa akcja podjęta, najbardziej spektakularna przez tą formację, czyli powstanie warszawskie, które było po prostu jedną wielką hekatombą i katastrofą, prawda? Jedyną rzeczą, która się udała polskiemu państwu podziemnemu, to jest podziemne nauczanie. I gdyby się do tego ograniczyli, to myślę, żeby kilkaset tysięcy Polaków więcej przeżyło. Ale bez wątpienia problem, wie pan, polega na tym, że oni powinni podejmować, nie realizować takie cele polityczne wielkie, na które nie mieli siły, czyli właśnie akcja burza i powstanie, tylko skupić się na obronie substancji biologicznej narodu. Polska przegrała wojnę w 1939 roku, znaleźliśmy się pod okupacją i teraz moim zdaniem sens jedyny istnienia jak takiego zbrojnego podziemia polega na samoobronie, polega na tym, żeby bronić ludności w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy właśnie przed takimi sytuacjami jak Wołyń, nie? To, że ten nacjonalizm ukraiński tam narastał, że Ukraińcy będą próbowali rozstrzygnąć zbrojnie ten spór terytorialny o Galicję i Wołyń z Polską, było mnóstwo ostrzeżeń, ja to w swojej książce cytuję, te dokumenty, to się zachowało, to jest w Archiwum Akt Nowych, to jest w wielu zbiorach wydanych dokumentów, więc nie da się tego już wygumkować z historii, jakby chcieli nasi brązownicy. No i po prostu, wie pan, kompletnie zawiedli. No. I jeszcze mogę dodać na koniec to, że najlepszym dowodem na to, że można było jednak działać, można było się z tymi upowcami poradzić, jest to, że kiedy wreszcie pod koniec tego 1943 roku w wyniku tam spóźnionego rozkazu o stworzeniu tych oddziałów partyzanckich, rzeczywiście te oddziały partyzanckie weszły do akcji, znacznie podkreślam za późno, takie oddziały jak Bomby czy Jastrzębia, takich zagończyków właśnie powiedziałbym wołyńskich, to oni sobie świetnie radzili z upowcami. No ja czytałem chyba taką analizę, że z 80 czy 90% tych potyczek my byliśmy do przodu, nie? Co pokazuje, że po prostu można było zrobić więcej, tylko trzeba było chcieć. No i tu tak naprawdę widać ten polski martyrologizm, ten mickiewiczowski, jak my podchodzimy do historii, że zawsze się stawiamy w roli tego przegranego i że to u nas wszyscy bardzo dobrze działali, no tylko ktoś tam zły przyszedł i te plany nam zepsuł, a taką klamrą w cudzysłowie całej rzezi wołyńskiej jest wspomniana przez pana Krwawa Niedziela, która tak naprawdę, bo podczas niej zginęło od 10 do 11 tysięcy ludzi, no stanowi 10% ludności, która została zabita podczas całej rzezi, a przypomnijmy, no, że trwała ona przez długie
miesiące. No i też warto wspomnieć o tym, że od lutego, kiedy była ta pierwsza większa zbrodnia, powiedzmy, do lipca, no minęło trochę czasu, było to prawie pół roku i jednak, tak jak pan przed chwilą to udowodnił, no szło coś zrobić, aby przynajmniej zapobiec skali takich mordów, bo wiadomo, że jakieś incydentalne przypadki mogły się zdarzać. No, to jest naturalna rzecz, tym bardziej jeżeli się działa w partyzantce. Natomiast no, na pewno można było zapobiec skali tej rzezi. No jasne, wie pan, możemy razem to policzyć nawet ze wszystkimi widzami. Drodzy państwo, to liczymy. Mamy zbrodnię w Parośli, to jest luty, tak? Luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, to jest 5 miesięcy ponad. No obecnie 5 miesięcy, tak? Kurczę, to jest naprawdę kupa czasu. I ktoś może powiedzieć, okej, Armia Krajowa miała prawo, chociaż moim zdaniem nie miała prawa, ale miała prawo zignorować te ostrzeżenia, które napływały w końcu w jesienią 1942 roku. Można powiedzieć, że to histeria, prawda? Można powiedzieć, że to histeria. Można powiedzieć, że to jakieś tutaj lokalne jakieś dezinformacja, że panikują i tak dalej, i tak dalej. No ale kiedy zaczęła się lać krew i oni, wie pan, przez 5 miesięcy nie są w stanie zrobić nic, no to jest szok, bo wie pan, bo gdyby, kolejna sprawa, gdyby na przykład rzeź wołyńska była jedną błyskawiczną, nagłą eksplozją przemocy, prawda? Gdyby te kilkadziesiąt tysięcy, tu zaznaczam, jestem bardzo z tym ostrożny, bo te wyliczenia ilości zamordowanych Polaków w tej rzezi są bardzo różne i tego właśnie nikt nie policzył, nie jest w stanie policzyć, bardzo często to się podaje olbrzymie jakieś cyfry, czasami małe, trudno powiedzieć ilu tak na dobrą sprawę, tam zginęło ludzi, na pewno kilkadziesiąt tysięcy, ale gdyby to wszystko się stało, wie pan, w jeden dzień, dwa dni, trzy dni, tydzień, też trudno byłoby, wie pan, cokolwiek mówić, no, zaatakowali, wymordowali, zanim żeśmy się zebrali, no to nie było o czym gadać, ale te zbrodnie narastają. Niech pan zobaczy sobie na te największe rzezie. Ma pan luty, to jest ta zbrodnia w Parośli, ale potem, wie pan, są kolejne, jest taka zbrodnia w Lipnikach w kwietniu, to jest taka krwawa Wielkanoc, to się tak nazywało, tam zaatakowano więcej miejscowości, to jest to słynne, bo ten Hermaszewski, wie pan, kosmonauta z PRL-u, pamięta pan tą postać, on tam przeżył tą rzeź, bo jego mama uciekała polami, dostała postrzał w głowę, upuściła to dziecko zawinięte w kurtkę i on jakimś cudem w ogóle to niemowlę przeżyło i odnaleźli go nad ranem Polacy, kiedy wrócili na miejsce tej rzezi. Potem, wie pan, są kolejne zbrodnie, aż wreszcie osiągamy to apogeum w lipcu. I teraz tak, ten Wołyń, wie pan, oczywiście była granica między generalnym gubernatorstwem a Reichskomisariatem Ukraina, ale to nie była granica, wie pan, kompletnie, to nie był mur berliński, to nie jest tak daleko na ten Wołyń z Warszawy. Nie? W związku z tym te dramatyczne apele, i wydaje mi się, że to było czymś, co najbardziej, jak to znalazłem pierwszy raz w archiwum akt nowych, te dokumenty, to wie pan, ten zespół dokumentów, bo właściwie on jest rozproszony, więc to, te dokumenty, one się pojawiają w polskich archiwaliach, właśnie polskiego państwa podziemnego w archiwum akt nowych. Ja się na to natknąłem jeszcze na studiach, jakieś, ja wiem, 15 lat temu. I to, co wie pan, najbardziej łamało moje serce i wtedy już wiedziałem, że tą książkę muszę napisać, to było to, ten ton tych listów, wie pan, zachowanych, tych raportów. Słuchajcie, nas tu mordują, rżną. Wychodzimy wieczorami i patrzymy na łuny pożaru. Chodzą tu jakieś bandy z cepami, z kijami. Przysyłajcie z Warszawy jakieś posiłki, nie? I nic. No, i to jest, wie pan, właśnie katastrofa. Poczucie tych ludzi z Wołynia, i to jest bardzo silne, jak pan porozmawia z ocalałymi z tej rzezi, którzy żyją do dzisiaj, kompletnego opuszczenia, nie? Przez Warszawę. Warszawa, centrum kraju, która traktuje te rubieże wschodnie, wie pan, właśnie jakąś taką polską Afrykę, jakieś może kolonie, jakąś taką Polskę nawet nie B, tylko C, nie? A tych Wołyniaków, jakichś takich Polaków drugiej kategorii. Ja sam, wie pan, jak pan zresztą wie, pochodzę ze wschodu, chociaż nie z Wołynia, tylko z Litwy, z Kowieńszczyzny i też, wie pan, zawsze w mojej rodzinie się powtarzało, że często tak nas traktowali ci koroniarze warszawiacy jako jakichś takich Polaków klasy B, nie? I to jest rzeczywiście bardzo widoczne. To jest taka zadra,
i poczucie takiego porzucenia, pozostawienia, wie pan, silne to jest bardzo w tych dokumentach i to jest rzeczywiście, to rozdziera serce. Też sam przebieg Krwawej Niedzieli pokazuje to, że jednak cała ta akcja nie była jakaś oddolna inicjatywa, powiedzmy, chłopów zwykłych ukraińskich, tylko zaplanowana przez skrupulatnie przez ukraińskie podziemie na czele z UPA i z UNA, z OUN, które tak naprawdę było planowane przez jakiś tam czas, tak jak pan wspominał, że chociażby planowano, tak jak z Żydami się rozprawić, z Polakami, tak samo różnego rodzaju ucieczki z policji niemieckiej Ukraińców, czyli od wtedy tak naprawdę zaczęły się te masowe rzezie. No i sama data tej Krwawej Niedzieli nie jest przypadkowa, ponieważ Ukraińcy chcieli jak najwięcej Polaków dopaść, ponieważ dużą część, tak jak pan opisał w książce, chociażby na podstawie mordu w kościele powstał rozdział Krwawa Niedziela i tak naprawdę pokazuje to, no, że to nie była oddolna inicjatywa, tylko wszystko było jednak planowane i z jakimś no, szatańskim pomysłem wykonywane. No tak, to teraz to jest inny temat. To jest teza, którą bardzo często lansuje część badaczy no, ukraińskich, to znaczy, którzy starają się pokazać to, co się wydarzyło, czyli ludobójstwo na Wołyniu w 1943 roku, jako rodzaj takiego spontanicznego buntu ukraińskiego chłopstwa, które zawsze, jak wiadomo, od czasów kozaczyzny i pierwszych, wie pan tam, królowiąt kresowych w XVII czy XVI wieku było gnębione przez polskich panów, w cudzysłowie. No i po prostu się wściekli, złapali, wie pan, za cepy i załatwili po prostu to na zasadzie takiej żakerii, jakiegoś takiego spontanicznego buntu chłopskiego. Oczywiście moim zdaniem to jest niezgodne z prawdą, niezgodne z faktami historycznymi. No i w to moim zdaniem chodzi o po prostu zdjęcie odpowiedzialności z ukraińskiego ruchu niepodległościowego, z nacjonalistów ukraińskich, z UPA, z OUN, za tak straszliwą zbrodnię. Bo nie, to, co pan mówi, no sam mechanizm Krwawej Niedzieli, czyli punktowe uderzenie na kilkadziesiąt, 99 miejscowości, pokazuje według pewnego modus operandi, prawda, pokazuje, że to nie był przypadek, ale mamy dokumenty, jest to dosyć dobrze opisane przez badaczy, jak to wyglądało, był to plan. Był to zamysł, była to decyzja podjęta przez kierownictwo tej wołyńskiej, od tego to się zaczęło, przez Kujma Sawura konkretnie, nawet jest konkretny facet, który to szef UPA na tym terenie, który to wprowadził w życie tą akcję antypolską tak zwaną, więc nie ma wątpliwości, to było zaplanowane. Chodziło i rzeczywiście to było wzorowane na zbrodniach niemieckich na Żydach, to Niemcy pokazali ukraińskim nacjonalistom, że pewne skomplikowane sprawy ludnościowo-narodowościowe można rozwiązać w bardzo prosty sposób. I słusznie pan wskazał na tą dezercję ukraińskich policjantów służących do tej pory Niemcom do oddziałów UPA-owskich, to jest wiosna 43, bo to są przecież ci sami ludzie. Najpierw ta ukraińska policja pomocnicza mordowała Żydów na Wołyniu, potem na rozkaz UPA oni wyszli do lasu i stworzyli oddziały partyzanckie i potem dokonali mordów na Polakach, więc nawet jest, wie pan, to są dokładnie ci sami ludzie, robią dokładnie to samo. Nie? Na o co chodziła? Sprawa, wie pan, jest bardzo prosta. Jaki był motyw, bo to jest to zasadnicze pytanie, właściwie po co oni to zrobili? I odpowiedź jest banalnie prosta. Krótko mówiąc, był spór terytorialny między Polską a Ukrainą, czy też Ukraińcami o Wołyń i też o Galicję Wschodnią. No i wiadomo było, że po wojnie będzie jakaś konferencja pokojowa i trzeba będzie się zastanowić, do jakiego państwa ten Wołyń ma należeć. No i jakie argumenty mogła podać Polska? No Polska mogła podać takie argumenty, że tam są Polacy, prawda? No i ma pan rozwiązanie, no pozbędziemy się Polaków, wyrżniemy ich, bo to raczej nawet nie musieli wszystkich zabić, wie pan, chodziło raczej na początku przynajmniej o to, żeby dokonać kilku takich masakr, żeby ludzie uciekli. Dopiero kiedy Polacy, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, zaczęli robić samoobronę spontanicznie, zresztą dzięki pomocy Niemców też w dużej mierze,
no to, to wszystko zaczęło się jeszcze bardziej nakręcać i przyjęło taki ludobójczy charakter. Ale, ale tak, chodziło o to, żeby pozbyć się polskiej ludności, żeby Wołyń był, jak to się mówiło, czysty jak łza, oddzielić ten Konkol od plew, no i potem przyjdzie taka konferencja pokojowa, Polacy powiedzą, no dobra, Wołyń powinien być polski, a Ukraińcy powiedzą, moment, panowie, znaczy, że tu w ogóle Polaków nie ma. Nie? No i taki był, taki, taki był zamysł. Chodziło, żeby ludobójczymi metodami rozwiązać spór o terytorium. I przejdźmy teraz do ostatniej kwestii, głównej takiej naszej rozmowy, czyli do tych samoobron i tworzenia po prostu jakichś struktur, które miały na celu obronę tubylczej ludności przed tymi hordami Ukraińców. No i w notatkach swoich nazwałem to sprawa 202 batalionu, która, jak wiadomo, wśród historyków budzi różnego rodzaju kontrowersje. Jedni mówią, że była to zwykła bandycka organizacja, drudzy mówią, że znowu tam dochodziło do tylko pięknych rzeczy, tylko bronili Polaków, a pan w swojej książce, jak to zwykle, tak wypośrodkował i tak najprawdopodobniej było, że po prostu haniebne czyny były wymieszane z różnego rodzaju bohaterskimi aktami obrony polskiej ludności cywilnej. No tak, wie pan, no tak to jest, ale to jest dobrze udokumentowane wszystko. Ci, którzy chcą, wie pan, uprawiać czarną legendę bądź białą legendę, no to zawsze po prostu selektywnie dobierają materiał źródłowy. Ale zacznijmy może od tego, żeby w ogóle wyjaśnić taką, wie pan, krótko, pokrótce tło tego, co się dzieje, bo opowieść o tym Schutzmannschaftzie 202 i o polskich samoobronach będzie niepełna bez przedstawienia krótko tej polityki niemieckiej tam i sytuacji, w jakiej się znaleźli Niemcy. Otóż mało się o tym w Polsce mówi, ale akcja antypolska UPA, ludobójstwo Polaków na Wołyniu, była zrobiona pod płaszczem antyniemieckiego powstania. To jest taki moment, w którym po Stalingradzie, po klęsce stalingradzkiej, no jakby Ukraińcy orientują się, ci nacjonaliści, że ta karta niemiecka jest przegrana. Jak pan pamięta właśnie, jak o czym mówiliśmy, wychodzą ci policjanci, więc dochodzi do wielkiej dezercji. Nagle znajduje się dużo ludzi w terenie uzbrojonych, nieźle i przeszkolonych Ukraińców, no i rozpoczyna się takie powstanie antyniemieckie i jednocześnie mordowanie Polaków. I Niemcy, wie pan, znajdują się w sytuacji katastrofalnej nagle, bo tracą swoją policję pomocniczą, a Niemców jest na tym Wołyniu bardzo mało. Kiedy, wie pan, że Wołyń jest większy niż Belgia, to jest coś nieprawdopodobnego, to jest kolosalny teren. Rolniczy, bardzo niewiele miast, dominują, wie pan, trochę lasów, ale dominują, wie pan, jakieś takie trochę stepowe klimaty. Krótko mówiąc, wieś, lasy, bezdroża, mało bitych dróg. I Niemcy siedzą w kilku większych miejscowościach, kontrolują właściwie tylko drogi i w terenie totalnie rządzi UPA. To, że oni mogli, wie pan, w taki prosty sposób wymordować tylu Polaków, to nie jest tylko, wie pan, zaniechanie polskiego państwa podziemnego, ale również władz okupacyjnych, które powinny odpowiadać za bezpieczeństwo tej ludności według konwencji międzynarodowych, ale Niemcy nie mieli na to w ogóle żadnych sił, stracili kontrolę nad Wołyniem. I teraz co robią Niemcy w tej sytuacji? W tej sytuacji Niemcy próbują zapanować nad tym żywiołem upolskim w ten sposób, że opierają się na Polakach. I funkcjonuje to w ten sposób. Po pierwsze, wydają duże ilości broni polskim samoobronom. Aha, jeszcze jedna rzecz kluczowa. Wołyń jest terenem rolniczym, a Niemcy potrzebują płodów rolnych. Trwa wojna, wie pan, trwa kryzys aprowizacyjny i wybuch powstania UPA, to jest, no powiedzmy, to jest wiosna, lato 1943 roku, oznacza, że natychmiast kontyngenty, wie pan, z całego Wołynia są nieściągalne. Tak, no bo żaden tam, Niemcy się boją zapuszczać w te wioski, w te lasy, gdzie panują partyzanci. I sowieccy, i ukraińscy. I teraz dochodzi do wielu, wielu takich lokalnych układów i układzików. Polacy z tych wiosek, które są całych kluczów polskich wiosek, kluczy polskich wiosek na Wołyniu, dostają od Niemców broń, całymi furmankami, wie pan, to idzie. Granaty, karabiny, czasami broń maszynowa nawet. I tworzą takie punkty umocnione,
tych wsiach, opanowują jakiś teren i dają Niemcom kontyngenty, czyli jest układ wzajemny, prawda? My mamy broń, żeby się bronić, Niemcy dostają swoje płody rolne. W ten sposób powstaje taka sieć polskiej samoobrony. Armia Krajowa, trzeba powiedzieć, w niektórych miejscach, jak w Przebrażu, też to wspiera całe szczęście. Do tego dochodzi, potem powstają polskie formacje policyjne, też to nieźle Smarzowski pokazał, czyli powstaje polska policja, tak zwani zieloni, w tych różnych punktach Niemcy uzbrajają takie formacje. No i docieramy wreszcie do klubu pańskiego pytania. Smutnym paradoksem jest to, że z generalnego gubernatorstwa nie przyszły żadne oddziały na ratunek polskie, na ratunek Wołyniowi, natomiast Niemcy ściągają ten 202 batalion policyjny polski z generalnego gubernatorstwa. On powstał w Krakowie. To jest formacja paramilitarna, taka półwojskowa, złożona z Polaków w niemieckich mundurach. I oni tam przez jakiś czas, wie pan, trochę na Białorusi działali, tam zwalczając partyzantkę, ale to w ogóle nie wyszło. I Niemcy uznają, że mają tych ludzi i ich rzucają na Wołyń, żeby zapewnili bezpieczeństwo w terenie. No i przybywają na miejsce, wie pan, ci szucmani. I tu jest trochę, to tłumaczy, dlaczego ocena tej formacji musi być niejednoznaczna. I oni ich, wie pan, wrzucają w sam środek tego koszmaru wołyńskiego, nie? I idą przez te polskie oddziały uzbrojone, wie pan, po zęby przez Niemców, ten Schutzmannschaft 202 przez Wołyń, który i widzą wszędzie, wie pan, zbliższa, nie? Widzą polskie wsie, widzą ludność polska, wita ich jak polskie wojsko, śpiewają piosenki patriotyczne, mówią, co się dzieje. No i oczywiście oni dostają, wie pan, używając języka kolokwialnego, korby. I Schutzmannschaft na plus tej 202 trzeba zapisać to, że w wielu przypadkach bronili Polaków, zapobiegli wielu rzeziom. To często było tak, że jak był jakiś zagrożony teren, to ten 202 Schutzmannschaft szedł w teren, ewakuował całą polską wieś, bądź kilka polskich wsi i sprowadzał ich do miast, gdzie panowali Niemcy i gdzie UPA się nie zapuszczała i pod opieką tych, pod parasolem ochronnych Niemców ci ludzie mogli przetrwać. Niemcy ich potem wykorzystywali sytuację, wywozili na robotę do Rzeszy. Ale ci ludzie przeżyli. No ale oczywiście dochodziło też do potwornych zbrodni odwetowych, co ukraińska strona i ukraińscy historycy też przypominają i nie ma się co tego wypierać, że ten Schutzmannschaft, jak tam szedł na taką wyprawę, wie pan, i byli nabuzowani i wiedzieli, co ukraińskie podziemie robi z Polakami, to jak tam jakaś wioska była po drodze ukraińska, to ją puszczali z dymem. I też oczywiście mordowali kobiety i dzieci i dochodziło do palenia cerkwi, do różnych przerażających scen, ale oczywiście powiedzmy sobie, że ten odwet polski, na który składają się jakby no, pacyfikacje wsi dokonane przez Schutzmannschaft 202, przez policję pomocniczą tak zwanych zielonych i przez formację Armii Krajowej, bo oni też dokonywali takich akcji odwetowych, to jest znikomy procent oczywiście tego, tej strasznej rzezi, jaką UPA urządziła Polakom. No i tym akcentem myślę, że zakończymy naszą dyskusję, ale jeszcze nie odcinek, bo oczywiście chcę Państwa zachęcić do przeczytania Wołynia Zdradzonego, jak i innych książek pana Piotra Zychowicza, które znajdują się za mną, ale też chciałbym zachęcić do... Tak wygląda ta książka. Bardzo dobra książka. Lat, ale... Dziękuję bardzo. Bardzo dobra książka, potrafi zmienić naprawdę podejście do Wołynia, ale wracając do myśli, to chciałbym jeszcze Państwa zachęcić, abyście śledzili ten kanał, ponieważ już niedługo będzie premiera pewnej pracy, którą napisałem, która jest po mojej lewej stronie, Bój o Polskę, bój o prawdę, która traktuje o kresach i o tym, jak polskie kresy wyglądały w czasach powojennych, jak i też wojennych, i o tym, jaka tragedia tam się po prostu zdarzyła i o tym, jak są te tereny dzisiaj zapominane, a o nie trzeba tak naprawdę się upominać. Panu Piotrowi jeszcze raz serdecznie dziękuję za udział i no tak naprawdę pokaz historii w dzisiejszym odcinku. Jak zawsze było naprawdę bardzo miło porozmawiać. Bardzo panu dziękuję za zaproszenie, polecam się na przyszłość, polecam państwu i pańską książkę, i obserwujcie Państwo ten kanał.
No i oby do zobaczenia. Jeszcze raz dziękuję i do widzenia. Dziękuję, do widzenia, trzymajcie się. Yeah.